To już dziewiąta doba, którą Tosia Niwczyk po poważnej operacji serca spędza na oddziale intensywnej terapii w klinice w Genewie. Planowo miała ją opuścić w miniony czwartek 16 lutego. Kilka dni temu stan Antosi się pogorszył. Mocno osłabiony skomplikowanym zabiegiem organizm zaatakowała bakteria. Lekarze natychmiast włączyli dwa antybiotyki. Leczenie, które na szczęście działa. Jak poinformowali wczoraj rodzice dziewczynki, w ostatnich dniach nastąpił również przełom w kwestii zbierających się płynów. I lekarze ściągnęli tosi dreny. To ją bardzo ucieszyło. Problemem jednak nadal są bardzo niskie saturacje. Być może natlenienie krwi wzrośnie, kiedy tosia zacznie chodzić i więcej się ruszać. Dotąd była na to zbyt osłabiona. Być może będzie potrzebne kolejne cewnikowanie serca. Lekarze rozważają jego wykonanie w przyszłym tygodniu. Za to i jej rodziną bardzo trudny czas, co przed nimi trudno powiedzieć. Rodzice jak zawsze mają nadzieję, że będzie już tylko lepiej.